Czy prezydent Mariusz Wołosz może spać spokojnie? Bytom nie ma sobie równych pod względem organizowania referendów w sprawie odwołania władz miasta. To już trzeci prezydent, którego próbują usunąć mieszkańcy. Niezadowoleni mieli 60 dni na zebranie podpisów. Wczoraj pojawiła się informacja, że termin złożenia wniosku minął, a do komisarza wyborczego nie wpłynęły żadne dokumenty. Czy to koniec i referendum nie będzie? Sprawdzał Paweł Jędrusik. O planach organizacji referendum odwoławczego w Bytomiu grupa mieszkańców poinformowała 21 kwietnia tego roku. Tydzień później pełnomocnik inicjatora referendum poinformował prezydenta miasta o swoich planach. Na zebranie około 11 tysięcy podpisów pomysłodawcy mieli 2 miesiące. Dalszymi krokami jest złożenie kolejnego wniosku komisarza wyborczego, co już zrobiliśmy właśnie dzisiaj. I złożyliśmy też zawiadomienie u prezydenta miasta. Czemu się nie udało zebrać podpisów? Pierwszym podstawowym problemem było złożenie wniosku przed długim weekendem i odpowiedź dostaliśmy od komisarza wyborczego już po długim weekendzie, no to około 10 dni nam to wzięło. Z kolei dziś prezydent Bytomia Mariusz Wołosz pyta, co stało się z dotychczas zebranymi podpisami, bo do południa do komisarza wyborczego nie wpłynął protokół zniszczenia kart z nimi. Martwi mnie to bardzo, dlatego że za oficjalnymi osobami, które są w komitecie referendalnym, stoi osoba, która jest wielokrotnie karana, również karami więzienia, poważnego więzienia. Więc mam poważne obawy, że te karty nie zostały zniszczone tak jak nakazuje prawo, jak jest zapisane w ustawie i mogą zostać wykorzystane do innych celów, a nawet przestępstw. Wśród argumentów, które wymieniają przeciwko prezydentowi Wołoszowi inicjatorzy referendum są m.in. zadłużenie miasta czy obcinanie wydatków na podstawowe potrzeby miasta z wyjątkiem PR-u.